naszego gościa. Panie i panowie, jest youtuberem. Ma dwa kanały. Jeden ma to ponad 200 tysięcy subskrybentów. Zaraz pewnie nam poda dokładną liczbę na sposób. Drugi kanał ponad 30 tysięcy. Mieszka w Zielonej Górze. Nazywa się Purpose, czy też Marcin Rudasz. Ale tak naprawdę z Marcinem, słuchajcie, znamy się z czasów pracy nad ubezpieczeniami. Dzień dobry. Powiedz mi, Marcin, jak przechodzi się z pracy od ubezpieczeń do prowadzenia własnego, bardzo skutecznego kanału na YouTube? Chce się być swoim panem. Panem na własnych, że tak powiem, śmieciach. Generalnie nie, to oczywiście bardzo uprościłem. Przede wszystkim przeszedłem od ubezpieczeń przez szereg różnych prac. W tym czasie rozwijając w tle swój kanał, który urósł do takich rozmiarów, że mogłem po prostu porzucić pracę i zająć się, no można w pewnym sensie powiedzieć, profesjonalnie YouTube'em. Ale to znaczy, to tak szybko to się wydarzyło? Nie, to trwało ładnych kilka lat, chyba ze 3-3,5 roku, zanim mogłem sobie pozwolić na to, żeby przejść już na profesjonalizm, jeżeli można w ten sposób to ująć, czyli mówiąc krótko, zacząć zarabiać na robienie YouTube'ów na tyle, żeby móc z tego wyżyć. Bo zazwyczaj, kiedy ktoś, przynajmniej jak ja miałem okazję obserwować, jeżeli ktoś zaczyna prowadzić swój kanał na YouTube, to zazwyczaj dzieje się tak dlatego, że to jest pasja. Na początku to jest pasja, lubi coś robić, zaczyna szukać sposobu na opowiadanie tej historii innym i dopiero po jakimś czasie zauważa, że można na tym zarabiać pieniądze. Nie wszyscy chcą, ale okazuje się, że są sposoby na zarabianie pieniędzy, więc... Właśnie skąd się wzięła u Ciebie ta pasja? Jak to wyszło u Ciebie? Dokładnie tak. Bo może opiszmy w ogóle właśnie, czym zajmuje się Purpose? Co się pojawia na Twoich kanałach? Tak, przede wszystkim jest to o tyle niezrozumiałe dla wielu ludzi, nawet gdzieś tam w moim wieku, czyli lata 80., co tym bardziej dla ludzi, którzy są troszeczkę starsi, że można zarabiać pieniądze na graniu w gry. Bo jest to de facto zarabianie pieniędzy na graniu w gry komputerowe. Tudzież jeżdżenie na motocyklu, ale to za chwileczkę przejdziemy do tego drugiego kanału. Generalnie tak, przerodziło się to z pasji, która dalej trwa, bo to jest pasja. Ja grać uwielbiałem całe życie, zawsze mam taki żarcik wewnętrzny, że mama mówiła, że na graniu nigdy nie wyżyje. Udowodniłem jej, że tak nie jest. Wiesz co, moja mama to samo mówiła, zanim zacząłem pracę w ubezpieczeniach. No widzisz. Generalnie tak, jest to pasja, która w pewnym momencie przerodziła się też w zarobek, która nadal pozostała pasją, już w tym momencie finansowaną z samej siebie, z tej pasji. No właśnie, bo jeden z kanałów to jest ten, na którym jakby grasz w gry, opisujesz gry, omawiasz tam, co się dzieje, a drugi to jest taki, gdzie przyjmujesz różnego rodzaju wyzwania i to wyzwania, które mogą ci twoi subskrybenci podpowiedzieć. To znaczy, kiedyś było tak, że to było podzielone na te dwa kanały. Mówimy tutaj o Purposie, bo generalnie tak, Purpose, czyli cel po angielsku, tak się to powinno czytać. Niestety moja widownia w większości to są ludzie niepełnoletni, raczej młodsi. I było im ciężko przeczytać Purpose, więc wszyscy do mnie mówili Purpose i tak już zostało. Więc nawet ja sam o sobie mówię w tym momencie Purpose. I był kanał, jest kanał Dzidek, czyli mój drugi kanał. Nazywa się w ten sposób tylko dlatego, że mój tata do mnie mówił od maleńkości Dzidek i postanowiłem, że stworzę projekt Dzidek. I faktycznie, tak jak mówisz, on na początku był kanałem z wyzwaniami, z różnymi tego typu rzeczami, które docelowo w tym momencie przeniosłem już wszystko to na kanał Purpose. A na Dzidku prowadzę motovlogi, czyli jeżdżę na motocyklu i opowiadam o tym, jak to jest jeździć na motocyklu, tudzież jakie przygody gdzieś tam przeżywam. Czyli rozumiem, że praca układa się tak dobrze, że kupiłeś sobie co najmniej już jeden motocykl. Możesz nam zdradzić, co to jest? Za motocykl? Tak. Ducati Monster 620. Okej, już samą nazwą Monster mnie przekonujesz. Marzenie gdzieś tam od wielu, wielu lat, które udało mi się spełnić w tym roku, może nie kalendarzowym, ale mówię o 365 dniach. Dobra, słuchaj, to my w takim razie za chwilkę wrócimy tutaj do rozmowy. Tymczasem grupa Perfect. Lubisz polską muzykę? Uwielbiam. To dobrze, mamy teraz godzinę z polską muzyką. No to fantastycznie. Purpose. Purpose gościem w akademickim Radiu Index.
Czy trudno jest zacząć własny kanał na YouTubie? No bo to wymaga na pewno inwestycji sprzętowych, to na pewno wymaga znalezienia przestrzeni, przygotowania tego wszystkiego, no i też jakiegoś wewnętrznego przełamania się na pewno. To znaczy tak, generalnie czy trudno jest zacząć? Na dzień dzisiejszy na pewno jest trudniej zacząć, jeżeli nie ma się jakiegoś dobrego pomysłu. Tak zwanym let's playem, czyli to co ja w tym momencie robię, już jest bardzo ciężko się na dzień dzisiejszy wybić. Zresztą i mój kanał gdzieś zwolnił dosyć solidnie. Ten typ kontentu na YouTubie już powolutku, no nie chcę powiedzieć, że umiera, ale... Coś się zmienia. Stąd też pomysł gdzieś tam na... motovlogi. Jeżeli chodzi o inwestycje, przestrzeń i tak dalej, praktycznie każdy z youtuberów zaczynał w swoim pokoju na tle bałaganu i tak dalej, także pod tym względem tutaj absolutnie nie widzę potrzeby jakiegoś super drogiego sprzętu. Mikrofon pojemnościowy, który już jest nadający się do użytku, można kupić i za 200 zł. Do tego kamerkę internetową za 200 zł. Mamy za 400 zł tak naprawdę pełen sprzęt do nagrywania pierwszych filmów na YouTube'a. Także tutaj no, dla jednych oczywiście no, 400 zł to jest dużo, ale na przestrzeni tego co... No nie jest jakaś kwota, która by przerażała, prawda? Dokładnie. Ty w ogóle właśnie powiedziałeś coś bardzo fajnego, kiedy rozmawialiśmy poza anteną. Powiedziałeś, że jesteś taką osobą... Czyli tak naprawdę sprzęt nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, czy my chcemy to zrobić. Dokładnie. Bo ty powiedziałeś, że jesteś taką osobą, że jak masz pomysł, to ty go musisz zrobić od razu. Dokładnie. Generalnie nauczyłem się już przez całe swoje życie, że jeżeli ja mam jakiś pomysł, jakąś złotą myśl, nazwijmy to w ten sposób, i odłożę ją nawet na jutro, to już mogę nie zapomnieć, bo generalnie ona już zniknie zupełnie z mojej głowy. Jeżeli coś wymyślę, to ja to muszę albo zapisać, albo zrobić absolutnie natychmiast. To no, tutaj mogłaby powiedzieć moja dziewczyna, która widzi bardzo często, jak o 4 w nocy wstaje, żeby coś nagrać, bo po prostu przyszła mi złota myśl i ja muszę to w tym momencie nagrać, bo mam już plan. No właśnie, poruszyłeś bardzo ciekawy temat. Otóż twoja dziewczyna, Natalia, nie wpuściłeś ją do radia, kazałeś jej zostać w aucie i słuchać tej audycji w aucie. Także ja ciebie gorąco pozdrawiam. Natalio, no ty się teraz wytłumacz z tego. To znaczy, tak, no bardzo ciężko będzie się teraz wytłumaczyć, bo mnie bardzo źle przedstawiłeś tą sytuację. Nie wiedzieliśmy po prostu, czy jest gdzie tutaj usiąść, czy jest gdzie poczekać. I... To teraz ty z kolei przedstawiasz Radio Indeks w złym świetle, bo myślałeś pewnie, że mieścimy się w pokoju na tle jakiegoś bałaganu, czy gdzieś. Nie no, absolutnie, tak nie myślałem. Ale nie, generalnie postanowiliśmy, że zostanie w samochodzie i posłucha audycji, także ja również serdecznie pozdrawiam. To będziesz musiał teraz jakoś na walentynki się zrewanżować. Oj, zdecydowanie. Dobra, motovlogi. Ja w ogóle skąd akurat taka pasja? No bo to jest, nie wiem, założyłeś sobie, że jak zaczniesz konto na YouTubie, to odłożysz taką sumę, żeby na przykład kupić sobie motocykl, czy to pojawiło się gdzieś po drodze? To znaczy powiem ci tak, ja od praktycznie dzieciństwa jeździłem na motocyklach, bardziej na brudnych, na crossach, na czterokołowcach i tak dalej, i tak dalej. Całkiem nieźle mi szło, jak na mój wiek, który wtedy miałem. Zaraził mnie tym mój ojciec. Generalnie moje nazwisko Rurasz dla ludzi, którzy interesują się żużlem, tym starszym, powinno być dosyć jasne. Mój wujek, drużynowy mistrz Polski w Częstochowie, mój dziadek żużlowiec, mój ojciec żużlowiec. Po prostu to wyniosło... To nie korciło cię, żeby na żużlu spróbować? Wiesz co, wzrost. Wzrost mi na to nie pozwala, mam 1,94 wzrostu. Żużlowcy to raczej niscy ludzie. Chociażby ze względu na to, że nogę trzeba trzymać na haku, zielonogórzanie wiedzą o co chodzi. Na motocyklu żużlowym praktycznie cały czas się stoi. Gdybym ja stał na motocyklu żużlowym, to miałbym kierownicę między nogami. Jeżeli chodzi o motocykle, to właśnie no, w pewnym momencie, gdzie miałem 15, może 16 lat, no ta pasja się ucięła. Po prostu, najprościej rzecz ujmując, skończyły się pieniądze. Dokładnie. Pojawiły się znowu te pieniądze gdzieś lata później, więc postanowiłem, że no, chcę do tego wrócić. I teraz już zacząłeś wyrzucać jakieś elementy właśnie na ten swój motovlog, czy jeszcze szykujesz? Bo zapowiadałeś, że nowy sprzęt w ogóle do ciebie jedzie. To znaczy, aha, tak. Tylko, że to nie jest sprzęt motocyklowy, tylko nowy sprzęt. Tak, nagłośnienie. Interkomy. Jest już kilkanaście filmów motovlogowych na Dzitku w tym momencie, tylko, że one są nawet dla mnie w pewnym sensie już nudne. Dlaczego nudne? Ponieważ tylko ja mówię na tych filmach. Nie ma żadnej komunikacji z ludźmi, z którymi ja jadę. A najśmieszniejsze sytuacje jednak wynikają z dyskusji jakiejś, no co jest dobrym przykładem to, gdzie w tym momencie się znajdujemy i co robimy. I tak, interkomy przyszły, nie była to tania inwestycja, ale jednak trzeba było to zrobić i na ten moment będziemy już mogli ze sobą dyskutować, no tylko potrzebna jest jakaś dobra pogoda. Dobra pogoda, dobrze, to my za chwilkę wrócimy tutaj do rozmowy z naszym gościem, a teraz trochę polskiej muzyki.
ciężko było przekonać rodzinę i przyjaciół, że można się z tego tak naprawdę utrzymywać? To znaczy w ogóle było ciężko no, w pewnym sensie przekonać wszystkich, cały świat, że mam prawie 30 lat. No, jak zaczynałem, miałem 25, bo mniej więcej 5 lat temu w kwietniu powstał mój kanał. Było ciężko przekonać, że jestem starym koniem, który chce poświęcić się graniu w gry. W wieku 25 lat ktoś ci powiedział, że jesteś starym koniem? No, pod tym względem wiesz, o co chodzi. No, mówimy tutaj o graniu w gry jednak. Mhm. Jednak jest przekonanie gdzieś tam ogólnoświatowe, że gry są dla dzieci. Co udowadnia w tym momencie świat, że chociażby e-sport, który powstał, przyciąga więcej widzów niż klasyczny sport, to udowadnia, że jednak te gry miały przyszłość i że podjąłem dobrą decyzję w odpowiednim czasie. I tak jak mówię, no może nie było ciężko przekonać tych ludzi, no moich przyjaciół, moją rodzinę nie było ciężko przekonać, chociaż no każdy może tego nie mówił głośno, ale czułem, że ma jakiś, no, lekki dystans do tego, co robię. A może troszkę zazdrościli, że może wyjść? Nie, myślę, że nie, absolutnie. Otaczam się ludźmi, którzy mi nie zazdroszczą, z którymi się napędzam nawzajem, także absolutnie nie. Dobra, bo to rozmawialiśmy o ilości subskrybentów na twoich kanałach, no i to w sumie jest około 240 tysięcy ludzi. Czy ty, jak ty odczuwasz w ogóle tą popularność? No bo to już jest duża popularność. W ogóle tu zamęt do kupy, że tak to sobie pozwolę ująć, to już jest prawie 280 tysięcy. Wiedziałem, że będzie mi poprawił. Nie, przepraszam, 260. No, ale no nieważne. Tak czy siak, czy ja odczuwam popularność w internecie. Mhm. W internecie jak najbardziej gdzieś tam jestem rozpoznawalny już. Jeżeli chodzi o taką codzienną popularność, zdarza się, nie powiem, że nie, że podejdzie do mnie grupka jakichś młodych ludzi, którzy mnie zaczepią, że chcą przybić piątkę, czy zrobić sobie zdjęcie. Oczywiście dużo większa ta popularność się objawia w momencie, w którym jadę na event jakiś typowo YouTube'owy, tudzież z grami, to wtedy jednak jest to dużo bardziej odczuwalne. No właśnie, bo to mnie zawsze fascynowało. Jak to są jakieś eventy tematyczne na przykład? Czy to są eventy tylko dla tych, którzy mają jakąś ilość subskrybentów? Czy... Oj, to ja jeszcze nie jestem YouTuberem, więc dla mnie to jest interesujące. Jeszcze? Jeszcze nie. To znaczy powiem tak, subskrypcje to jest absolutnie jedno, wyświetlenia to jest zupełnie inna bajka. YouTube nam skutecznie utrudnia dostęp do naszej widowni. Kiedyś subskrypcja oznaczała to, że dostawałeś powiadomienie o tym, że twój ulubiony YouTuber, czyli zasubskrybowany kanał, nagrał jakiś film, tudzież napisał jakiś podcast, czy no, napisał jakiś tam post. Na dzień dzisiejszy jeszcze trzeba klikać w dzwoneczki, to też nie za dobrze działa, jest to bardzo skomplikowane. Także wyświetlenia wyświetleniami, a subskrypcje subskrypcjami. Co do tych eventów, to są bardzo, bardzo różne eventy. Mówimy tutaj o na przykład spotkaniu tylko i wyłącznie YouTuberów, albo spotkaniu typu PGA, czyli Poznań Game Arena, gdzie spotykają się po prostu fani gier komputerowych. Czy nawet Pyrkon, czyli jakieś tam fantastyczne rzeczy. Dokładnie. Tych eventów, tych imprez w ciągu roku jest naprawdę mnóstwo. No i staram się być na jak największej ilości tych eventów. Czy zdarza się już, że upominają się o ciebie jacyś youtuberzy, którzy proszą ciebie o pomoc, żebyś ty właśnie pomógł im zaistnieć? Bardzo często się to zdarza. Głównie raczej ci najmniejsi jeszcze youtuberzy. Ale no, nie ukrywajmy, sam kiedyś na samym początku... Zaczynałeś. Zaczynałem, dokładnie. I też prosiłem o pomoc innych youtuberów. Z tego miejsca najbardziej chciałbym podziękować Wertezowi, Bartkowi, który jako jeden z największych youtuberów w Polsce chyba wtedy był na 7. miejscu. No po prostu pomógł mi bez tam żadnych utrudnień, bez żadnych problemów. Dobrze, Marcin, słuchaj, bo nasza rozmowa tutaj dobiega końca. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem był Marcin Rurasz, czyli Purpos. Zapraszam oczywiście na odwiedzenie jego kanału na YouTube, ale słuchaj, ważne jest to, żeby się zdrowo odżywiać, zwłaszcza, że jutro jest tłusty czwartek, a ponieważ logo Radia Index jest taka mała pomarańczka, więc ja bym chciał ci oczywiście życzyć dużo zdrowia, kolejnych sukcesów, no i tutaj przekazać właśnie taki mały prezencik na zdrowie. Możesz się podzielić z Natalią, jak cię wpuści do auta. Dzięki serdecznie, na pewno zjem ze smakiem. Zjesz ze smakiem, podzielisz się. Pewnie. A będziesz się mocno objadał jutro? Tak. Generalnie jestem aktualnie na diecie, ale jutro sobie odpuszczę. No, raz na jakiś czas można. Panie i panowie, dziękujemy serdecznie. Marcin Rurasz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki serdeczne, do usłyszenia, do zobaczenia.